z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa, aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Dawno temu, jako kleryk, jeździłem w roli wychowawcy na kolonie z dzieciakami organizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. I pamiętam takie małe epizody. Jednym z nich jest jakiś pogodny wieczór, tak zwany wieczór zabaw i gier, kiedy to jedna z wychowawczyń prowadziła dla dzieciaków taką zabawę, której tytuł brzmiał Robimy wszystko razem. Zabawa polegała na tym, że wybrane dziecko było informowane, że no przygotowujemy się przez prowadzącą, przygotowujemy się do jakiegoś wyjazdu, no więc trzeba się spakować, trzeba przygotować coś do jedzenia, trzeba zrobić to i tamto, mnóstwo rzeczy trzeba zrobić, było bardzo dużo rekwizytów w tej zabawie. No i cała zabawa polegała na tym, że prowadząca nieustannie podkreślała: robimy wszystko razem, robimy wszystko razem. A oczywiście polecenia czy propozycje wykonywało dziecko. Cała idea polegała na tym, żeby uwrażliwić dzieciaki na manipulacje i rzecz jasna wygrywało to, które po jakimś czasie mówiło: no ale hej, przecież to ja wszystko robię, a ty tylko mówisz. A zdarzały się i takie dzieciaki, więc gra miała taki charakter trochę edukacyjny. Przypomniała mi się dzisiaj bardzo, bo na pytanie, jakby kim ty siebie czynisz, które stawiają Żydzi Jezusowi, on odpowiada w sposób, który jest dla nich szokujący. Po pierwsze, czyni się równym Ojcu, co dla Izraelitów było właściwie tylko jedną opcją, no może istniały dwie. To znaczy pierwsza to było bluźnierstwo, rzecz jasna, a druga to szaleństwo. I zapewniam was, że w tej sytuacji bycie szaleńcem było zdecydowanie bezpieczniejsze niż bycie bluźniercą. Niemniej Jezus nieustannie podkreśla, nawiązując do tej mojej zabawy, o której wspominam, robimy wszystko razem. Ja i Ojciec robimy wszystko razem. I rzecz jasna nie chodzi o zabawę, tylko chodzi o wskazanie tej jedności. Chodzi o wskazanie dzieł, które tak naprawdę Syn pełni na polecenie Ojca i wraz z Ojcem. Z Ojcem, który jest przy Nim nieustannie obecny. Żydzi ciągle próbują ustalać fakty. Żydzi ciągle próbują się ostatecznie przekonać, kim jest Jezus. To zresztą nie było właściwie tylko dla nich.
Pamiętamy choćby apostołów, którzy mają podobne zagadnienie w sobie. Choćby kiedy Jezus ucisza burzę na jeziorze, padają pytania, kimże On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne. Faktem jest, że również słuchacze Jezusa, przychodzący z różnych stron, stawiają to pytanie, kimże On jest i co to za nowa nauka z mocą, tyle że... Te próby odnalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus, zakładają jeszcze jedną opcję, poza bluźniercą i szaleńcem. I tę opcję wyraża Nikodem w swojej rozmowie nocnej z Jezusem. Pewnie pamiętacie, kiedy przychodząc mówi, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich rzeczy, jakie czynisz Ty, gdyby Bóg nie był z nim. Dlaczego zatem tak wielu ludziom nie udawało się przekroczyć tego progu wiary w Jezusa? Dlaczego zostawali w bezpiecznych blokach startowych? Dlaczego nie wykonywali tego istotnego kroku? Nie wiem, czy zjeżdżaliście kiedyś ze zjeżdżalni w akwaparku. Wodna zjeżdżalnia w takich tam tubach plastikowych. Kiedy siedzisz jeszcze u góry, na progu tej zjeżdżalni, to masz jakąś kontrolę nad rzeczywistością. Jesteś w stanie jakoś reagować. Natomiast w momencie, kiedy się puszczasz i jedziesz w dół, tak naprawdę tracisz kontrolę nad wszystkim. Możesz mieć tylko nadzieję, że tam na dole rzeczywiście jest jakaś forma basenu i coś cię wyhamuje. Zwykle woda. Tutaj było trochę podobnie. Taka decyzja wiązałaby się z uznaniem, że w Jezusie jest jakieś bóstwo. Nie bóstwo w sensie pogańskim, ale bóstwo Ojca, że on ma w nim udział, on ma wszystkie moce. On jakby działa umocowany w Ojcu, on działa w oparciu o Jego autorytet. To wszystko nagle robiło się jakoś nieprawdopodobnie poza kontrolą. Czy wyprowadzała, ta decyzja wyprowadzała rzeczywistość poza kontrolę. Nie sposób było przewidzieć konsekwencji. Być może tego właśnie słuchacze bali się najbardziej. Być może woleli, żeby Bóg został jednak w pewnym dystansie zasad ustalonych od wieków, dystansie, który jakby trzymał go na pewną odległość i sprawiał, że to wszystko nie było takie intensywne, mocne, zobowiązujące, bo takie właśnie wydawało się być w Jezusie. Zbyt mocne, zbyt intensywne, zbyt wymagające. Wszystko było za bardzo, za mocno, za blisko. Więc trwali, jeszcze raz to powiem, w blokach startowych, czekając, właściwie nie bardzo wiedząc na co. Wiedzieli dobrze, że taka decyzja musiałaby wprowadzić jakieś bardzo realne, nie, trudne do przewidzenia, nieprzewidywalne zmiany w ich życiu, więc może lepiej już niech będzie tak, jak jest. Tylko dla kogo lepiej? A dziś, 20 wieków później, kiedy mamy tak licznych świadków, którzy już zjechali w tej zjeżdżalni i deklarują, że jest to nieporównywalne absolutnie z niczym, że to jest coś niewyobrażalnego, mamy jednocześnie wielu, którzy mówią, no tak, 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 wierzę Ci, wyobrażam sobie, tak. Ale przecież nie o zjazd w zjeżdżalni dla przyjemności chodzi. Chodzi o decyzję na życie. Dzisiaj Jezus nam mówi, że tylko w Nim jest to prawdziwe. Tylko w Nim można je znaleźć, tylko od Niego można je otrzymać, tylko z Nim można je przeżyć. On je bardzo mocno odróżnia od tych spoczywających w grobie, a więc tylko dwie opcje, życie i nieżycie. Nie? Decyzja między nimi. Czy Ty żyjesz takim życiem? Bo może jest tak, że co tydzień w niedzielę w kościelnej ławie powtarzasz Jezusowi robimy wszystko razem. A kiedy wychodzisz na świeże powietrze, pojawia się oddech ulgi i nagle znów stajesz się realistą, ale dumnym realistą. Dumnym z czego? No z tego, że przez godzinę byłeś katolickim radykałem, że wybrałeś szaleństwo katolickiej wiary,
w tym zwariowanym świecie, że jesteś, no, byłeś przez godzinę Bożym szaleńcem. Czy to wystarczy? Czy to jest właśnie ta decyzja? Żeby łatwiej było odpowiedzieć sobie na to pytanie, niech was błogosławi Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty.